Witam was tutaj, cześć, mam Wizjonosz. Zapraszam was na kolejny odcinek z Wizjonosz pod zaprawem Nawet Lilo. Dzisiaj mamy kolejny odcinek, w dzisiejszym odcinku już się zajmiemy ściśle Białęką. Dzisiaj jedziemy tylko po Białęce, więc już dojechaliśmy. No i jedziemy sobie dzisiaj, mamy krótką trasę ze... krótką. Ze Starej Świdry do Nowodwory, z dobrą odłogą. I dzisiaj będziemy jeździć z muzyką, która towarzyszyła mi w trakcie tego, jak spędzimy sobie swoje największą liczbę lat swojego życia w tej dzielnicy z tą oto muzyką. Zaczynamy! No i lecimy sobie dalej. Tak, w dzisiejszym odcinku będziemy słuchać muzyki z gier, zdecydowaną głównie soundtracki. Jestem raczej przekonany, że z któregoś z tych muzyki, co słyszycie w tle, na pewno będzie jakaś licencja, ale mniejsza z tym. Jedziemy sobie ścieżką rowerową, a właściwie to jest teoretycznie droga współdzielona dla pieszych i towarów, ale mniejsza z tym. I to, co przed nami widzicie, to jest najlepsza i największa i najwspanialsza galeria, jaką możecie znaleźć w Warszawie. Sorry, że tak mówię, ale... Przy okazji widzimy tramwaje, które jeżdżą w trawie. Całkowicie tu jeżdżą tramwaje w trawie, swingi, jazzy i czasami jakieś rypiecie. To oto i przed wami Galeria Północna. Ten przystanek został zbudowany specjalnie pod tą galerię. Nazywa się on Średnia Witów. Z tego co pamiętam, tak. To jest przystanek Średnia Witów i on został zbudowany specjalnie pod tą galerię. Nie nazywa się niestety Galeria Północna, pewnie się nie dogadali. No, ale mniejsza z tym. To, co słyszycie w tle, tylko jeszcze powiem, to jest muzyka z Little Big Planet 2. Dobrze, ale już wracając do nas. To jest Galeria Północna, największa galeria w Warszawie na pewno. Jedna z największych galerii handlowych w Europie. Więc bardzo fajna. Jest tam, to jest jedyna galeria też, jaką znam w Warszawie na pewno, z otwartym tarasem na dachu. To znaczy, że na dachu jest park. Jest park, jest zielona, jest trawa, są leżaczki, można się położyć i nie ma komarów. I jest naprawdę tam bardzo przyjemnie, przy okazji tam są obok jeszcze te restauracje. I tu też jest jedyne w Warszawie kino ze systemem Dolby Atmos, czyli głośniki w suficie. Na to u mnie w domu. No i czy tam coś jeszcze takiego? No ogólnie sama galeria jest bardzo fajna, jest cisza, wygodnie, przyjemnie. Jeżeli zgubicie swój własny samochód, no to możecie go znaleźć na podstawie numerów rejestracyjnych. Wpisujecie numer rejestracyjny, a automat wam go wyszukuje. Dobrze, ale dość już o galerii. O tym będzie kiedy indziej specjalny odcinek. No i dobrze, jedziemy sobie asfaltową ścieżką. Tam dookoła galerii jest jedna trasa, to kiedy indziej będzie. No i jak widzicie, tu sobie jedziemy. Dzisiaj mamy znowu dwie traski i od razu w ankiecie, może już na pewno wam się pojawiła wcześniej, napiszcie według was, kto będzie pierwszy, według której, która trasa będzie szybsza, kto szybciej dojedzie do stacji końcowej, A czy B. A to duży, B to mały ekran. I zobaczymy, kto miał rację, tak. Dobrze. No i tak, przejechaliśmy przez rondo. To rondo mogliście widzieć w Q&A. Ponieważ ja trochę tutaj nagrywam ostatnio nowych filmów. Dobra, mniejsza z tym. Kurczę, nie mam chusteczek. I kończy się. I teraz druga moja noga. Teraz to trochę podgłośnie. Wycieraczka była. I lecimy. To jest muzyka z mod, dla mnie, ja to nazywam tą grę Mod Dynamic. To się naprawdę nazywa Mucha z Xiaomi z komputera. Mod Nation, Mod Nation. I ta muzyka jest ogólnie z trzech wersji tej gry. Wszystkie trzy wersje gry mam. Wyszło to na PS3, PS Vita i PSP. Na każdej z tych konsoli mam. Jest to moja jedna z ulubionych gier. Na PS3 i na PSP jest świetna kariera. Z piwem i garym, no co tu dużo mówić, trzeba zagrać. Może jakiś kiedyś gameplay pojawi się, ale to musiałbym trochę pokombinować, bo musiałby to być z PS3. A tam nie ma opcji takiego łatwego nagrywania. Dobrze, jak widzicie, trochę na Białęce jest bardziej pusto. Ale to nie jest aż tak bardzo ważne. Tutaj zdymy się ścieżkę rowerową, ale to już jest zwykły chodnik, ale cały czas wygodny. I tak, jeszcze wam chciałem powiedzieć, na początku tu widzieliście zakręt, skąd zaczęliśmy.
to kiedyś tam dojeżdżał tylko tramwaj. I to była najkrótsza linia tramwajowa w Warszawie. Dwójka. Miała dokładnie 4 przystanki. No, 5. W tym jeden na żądanie. Tak, tramwaj, przystanek tramwajowy na żądanie to na metrem Łociniec. Taki jeden z nielicznych w Warszawie. A tutaj tą trasę to zbudowali po jakichś 3 czy tam 4 latach. Tramwajową, ciąg dalszy, naprawdę bardzo długo się też z nimi tłukłem, aby w końcu nam się udało dociągnąć tutaj, do Tarchomina Kościelnego. No a kiedy w końcu już się to udało, to tu dużo mówić, jestem naprawdę bardzo z tego zadowolony. Tramwajem to się naprawdę świetnie jeździ, bardzo przyjemnie. Jakbyście się zastanawiali, czemu jest dwa ekrany dzisiaj też są, ponieważ na pierwszy raz jak tędy jechałem, też zapomniałem sobie GPS-a podrzucić, dlatego mamy dwa ekrany, jeden to jest bez GPS-a, drugi z GPS-em. I na tym bez GPS-a my deszcz padający. Tu jak widzieliście był w kawałek ścieżki asfaltowej, to jest tylko i wyłącznie związane z tym, iż tu były wymieniane całkowicie skrzyżowanie pod tory tramwajowe, które są z boku, może nie widzicie też dużo tramwajów. To są też te tory tramwajowe skąpane całkowicie w trawie. Przecież minęliśmy Tesco, taki fajny sklepik na Białęce. I tu ogólnie na Białęce jest bardzo dużo tras rowerowych, a mało stacji Wetuwilla, dlatego że dosyć rzadko się tam zapuszczam, no i trochę to jest też daleko od tego, gdzie ja zazwyczaj urzęduję teraz. Kiedyś to byłyby tylko odcinki stąd i naprawdę bym ich dla was dużo nagrał. Co teraz będzie? Kolejna muzyczka z... A kojarzę to. To jest z Little Big Planet. Pierwsza muzyczka była na początku dosyć inaczej się zaczęło. To było z Klepsiki i inne zjawiska pogodowe. To też taka fajna gra była. I film też był bardzo fajny. Jeden z pierwszych filmów w 3D na płytach. Mam go. Dostaliśmy z telewizorem. Ale mniejsza z tym. Tak. To jest muzyka z Little Big Planet 1. Później było Little Big Planet 2 i Motor Dynamic. Mod Nation. Dobrze, dojeżdżamy do kolejnego skrzyżowania. Asfaltowa ścieżka to się pojawia tylko wyłącznie przy tych skrzyżowaniach, ale tutaj naprawdę nie ma się co żalić do tych ścieżek rowerowych schodnika, bo one i tak są tak nieźle zrobione, że nieźle. Tu widzicie, z boku był basen, na którym się pierwszy raz uczyłem pływać. Tak, to jest takie dosyć... Lecimy z muzyczką. To jest takie dosyć ważne dla mnie miejsce. Tu się pierwszy raz uczyłem pływać, co prawda mnie nie nauczyli. Nauczyłem się dopiero w CZD, ale mniejsza z tym. Także, no może nie w CZD. CZD też douczyłem. Chociaż według mnie i tak nie potrafię pływać. Ale mniejsza z tym. Jak widzicie, mapka jest dosyć ładna. Średnia prędkość jest dosyć wolna, bo ja tu sobie jeżdżę już dla zwykłej przyjemności. Zresztą na Białęce się zawsze jeździ dla przyjemności. Może kiedyś puszczę zrobić jakiś filmik z wału. To jest tak malowniczy teren, jak się tam jeździł, na wale, to jest po prostu piękne. I dojeżdżamy do pierwszej pętli tramwajowej, która już zostanie na stałe. Tu nie wiem czemu, to jest asfaltowa ścieżka, tak? Tak, i tu jeszcze parę lat temu, może 3, góra 4 lata temu, dopiero tylko tutaj dojeżdżały tramwaje. Ogólnie cała trasa tutaj tramwajowa jest to tramwaj na Tarchomin. Jak już mówiłem w poprzednim odcinku, ja na tą trasę prawie całe swoje życie walczę, żeby się pojawiła w końcu. Ma być koniec na Winnicy. Na razie jest dojeżdża do Nowodworów, co i tak, gdybym mieszkał teraz na Białęce, to... I tak jak pierwszy raz przyjechałem, po prostu się popłakałem z radości. Nigdy nie sądziłem, że w końcu uda mi się dojechać tam tramwajem. Bo czekałem na to... Wtedy to było około 12 lat, więc całkiem długo. I tu jest pierwsza pętla tramwajowa, nazywa się Tarchomin Kościelny. Nie wiem od czego tak się nazywa ten przystanek. Jest tu kościół, ale dosyć daleko, więc... Jakieś lobbingi pewnie, co nie? No dobrze, no i tu sobie jedziemy, tu jest ładny zakręcik. Teraz bardziej mi się chce tą chusteczkę wziąć. Sama, nieważne. Tutaj dalej jedą te tramwaje, bo już się dobudowali dalej. Co prawda to nie jest i tak to, co bym najbardziej chciał, bo... Tutaj na tej trasie teraz co jedziemy, mogą jeździć tylko i wyłącznie tramwaje z dwoma kabinami, czyli jazzy i swingi. Jazzy wszystkie, swingi tylko dwukabinowe. Czyli w ten sposób, że mają z przodu i z tyłu kabinę i po prostu zawracają na drugim torze. Także, no tak ciekawie.
I tak, tutaj jest długa, ładna trasa dowodowa. Tu można bić prędkości, chociaż trochę może wiać. Ale tu pewnie kiedyś może będę bić prędkości, chociaż trzeba uważać na rodziców z dziećmi, ponieważ to jest miejsce, gdzie Białęka to jest dzielnica, w której jest największa liczba dzieci w całej Warszawie. A co najlepsze, na Białęce nie ma żadnego szpitala. Ani dziecięcego, ani dla dorosłych. Także mam nadzieję, że to się kiedyś zmieni. Tu obok mamy Biedronkę, mijamy. O, i mamy asfaltową ścieżkę. Ojejku, już zapomniałem o tym. Ładnie, ładnie, ładnie. Dobrze, i się kończy nam utwór, bo ja dzisiaj słyszę wyjątkowo utwory. Ale nie wiem, jak długo będzie się nazywać odcinek. I co jest kolejne? O, też dobre. Mod Nation, Motor Dynamic. Turn it up. Turn it up. Nieważne. Dobrze, no i idziemy dalej. O, tu jest ten fajny przystanek. Jakbyście przypadkiem kiedyś trafili na Białękę i jechali tutaj tym tramwajem na Nowodwory, dwójką, tylko dwójka dojeżdża, 17 wcześniej się zatrzymuje, właśnie na tramwaju kościelnym. I tutaj też są te autobusy niskopodłogowe. To jest jedna z pierwszych dzielnic, gdzie i pętli autobusowych, Nowodwory, jeszcze do niej nie jechaliśmy, gdzie tylko i wyłącznie jeździł autobusy niskopodłogowe przez większość czasu. To było po prostu piękne. I to jest przystanek tramwajowy, który się nazywa Stefanika. Ale żeby nie być go, żeby to nie było takie łatwe, Stefanika pisze się nie polskimi syftami, ponieważ nad S jest V i różne inne dziwne znaczki, więc możecie sobie sprawdzić na przystankach czy na mapie. Ale dobra, nie jest. Także bardzo ciekawie, to był listonosz, ponieważ tutaj jest poczta, tu ogólnie z boku zaraz jest książkowa kasa, tego co pamiętam, ulica. Ale mogę się mylić, więc nie mówię na pewno. Tutaj są wszystkie ważne sklepy, typu na przykład banki, Orange, Playe, Plusy i takie tam. Cyfrowy Polsaty, MC Plusy to w ogóle. Także możecie tutaj sobie podejść. I ogólnie ścieżka rowerowa, jak może zauważyliście, też jest malownicza, bo cały czas w zieleni. Z boku, może już aż tego tak bardzo nie widać, jest cały czas tory tramwajowe. Taki czas słupy widać, ale torów nie, bo tory są skąpane po prostu w zieleni. Są całkowicie. To jest specjalna trasa opanowana tylko i wyłącznie dla tej trasy na Białęce. Gdzie no miały tramwaje jeździć od początku w prawie. I wszystkie swingi, pierwsze swingi, które zostały kupione w Warszawie, były kupione na rzecz tej trasy, tylko ta trasa jeszcze nie została wybudowana i jeździ po prostu po Warszawie. Dwukabinowe. Bo tutaj miały dokładnie jeździć. No i też dlatego tutaj są tory wyciszone i jak nawet jak tramwaj jedzie, taki jazz jak tutaj przed chwilą, to wy go nie słyszycie, bo jest wyciszacze są w torach. Nie, że są, nie jest w trawie, to jest, że jest w trawie, to jeszcze jest to ładnie wszystko wyciszone. Także no, po prostu i istna bajka, to sobie w końcu się udało zrobić. No i dojeżdżamy powoli do Nowodworów. Mojego okna na świat przez jakieś 11 ponad lat. A teraz tą muzykę, którą słyszycie, to tej możecie nie znać. To jest muzyka z iPada. Ja bardzo kiedyś lubiłem iPada, grałem iPada. Muzyka, wszystkie, które dzisiaj słyszycie, to jest tylko i wyłącznie z PS3. Także jeszcze miał większość swojej gier, to spędzimy na PlayStation 3. Ewentualnie trochę PSP, PS Vita. A czwórka to jest od niedawna. Tu kiedyś było rondo, ale na rzecz tramwajów zburzyli rondo i zrobili skrzyżowanie. Czy jest lepiej? Nie wiem. Znaczy na pewno dla autobusów tak, bo na rondzie trochę się wyginały. Ale no nie wiem. Sygnalizacja świetna się ogólnie pojawiła na całej Białące, bo wcześniej jej aż tak tutaj dużo nie było. I teraz ten fragment, odtąd. Przed chwilą powinna tam być stacja Veturillo. Tutaj teraz jedziemy sobie do momentu, który zaraz on też powiem. To jest trasa, gdzie pierwszy raz jeździłem na rowerze. Nauczyłem się jeździć na Veturillo i na tym odcinku jeździłem sobie, nie wiem, przez chyba godzinę, aż w końcu mi się udało i no i tak zostało, tak teraz jeżdżę sobie. I tu się nauczyłem jeździć na rowerze na Veturillo, także no. Jest co wspominać jak dla mnie. Z boku widzimy różne kebaby, restauracje, takie tam. I z boku już minęliśmy całkowicie tą pętlę tramwajową na dwóch torach. To jest bardzo mała pętla tramwajowa i ona tu jest na stałe. Pętla autobusowa Nowodwory też się minęliśmy przed chwilą. Ta pętla zostanie wyburzona w przyszłości całkowicie, bo na jej miejscu będzie droga asfaltowa w drugą stronę.
Natomiast chwilowo jeszcze ona tutaj jako tako jest, no bo musi być, dopóki nie wybudują na winnicy pętli autobusowej, tramwajowej i chyba jeszcze parku jeźdź. Ale to zobaczymy, do tego jeszcze nie wiadomo. Mucha, dzwon. Kurczę, wyszedł mi, już nie widzę za ile się skończy. A, dzisiaj skręcamy sobie trochę. Na tym małym ekraniku pojechałem dalej, bo miałem więcej czasu. Możecie sobie zobaczyć, ja już tam byłem. To był przystanek autobusowy Grzymalitów. No i dotąd, jakby coś tylko powiem jeszcze, jeździłem sobie na rowerze i później zawracałem do Grzymalitów. To był autobus przystanek Grzymalitów, niedaleko mojej szkoły podstawowej, do której chodziłem przez 5,5 lat. To co przed chwilą przejeżdżaliśmy, to były tory tramwajowe, one się kończą w polu. Szczerze, po wszedłym polu się kończą tory tak dziwnie, nie wiadomo o co chodzi. Teraz ja już tu jeżdżę po przejścia dla pieszych, bo to przejście dla pieszych to tutaj sygnalizacja świetna, nie wiem, szczerze powiedziawszy, po co tutaj jest. Ona nikomu tu życie nie ułatwia. I swoją drogą drogę, którą przed chwilą widzieliście, ona była przez chwilę, przez jakieś 5 czy nawet więcej lat zamknięta, bo dwa osiedla się ze sobą nie dogadały i na środku był szlabon drogi. Tak, tak, i trzeba było zawracać. Przejeżdżamy sobie przez pętlę teraz autobusową Nowodwory. Tutaj to co widzicie. Także no, raczej tak się nie powinno jeździć jak ja, ale no to trudno. Stąd jeździłem, to było moje okno na świat, stąd jeździłem do Warszawy, do Śródmieścia tak głównie. Ewentualnie wsiadałem do 511 z Modlińskiej z przystanku Poetów, ale to ewentualnie. Dojeżdżamy do, tutaj był przystanek tramwajowy, no i dojeżdżamy do końca. Ja się z wami żegnam, jeśli wam się podobało, możecie zostawić łapkę w górę. No i do zobaczenia w kolejnym materiale na moim kanale. No i tu widzimy dwójka, stoi, czeka i tuż, jeszcze zapomniałem powiedzieć, na Białęce jest największa liczba tandemów, które możecie znaleźć w Warszawie. Cześć!